Panie profesorze, no to, to pozostańmy w Krakowie, bo jest projekt uchwały antyalkoholowej, 122 punkty mniej w Krakowie, gdzie można byłoby kupić alkohol, to coś zmieni tak globalnie? No daj Boże, no niestety Kraków się staje, czy, czy za sprawą pewnej specyfiki, można powiedzieć polityki turystycznej w mieście, staje się taką pijalnią, prawda, wód w sensie wód przez łuskreską dla, dla przybyszów z bogatej części Europy. I to, i to jest źle, no. a, a jeszcze do tego nakłada się ten problem, że... że Kupcy od alkoholu usiłują zmaksymalizować swoje zyski, wystawiają te swoje często budki prawda, z alkoholem, wszędzie, gdzie się da. I dostają na to zgodę. No, nie powinno tak być w, w porządnym, kulturalnym i, i europejskim mieście. No Niestety nasze władze nie chcą, żeby to było spokojne, kulturalne i, 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 i na poziomie miasta europejskiego. tylko to jest właśnie urzędników zmniejszenia. To jest li, li, no, liczba. Zgoda, dlatego no, e, proszę e, zwrócić uwagę, od, od jak dawna o tym mówimy, ile, tych, po, ile razy już ten problem się pojawiał, ile razy on już upadał. Ile razy nic z tego nie wychodziło, prawda? ile razy walczyliśmy z czymś, a potem się okazywało, że, że jest więcej niż było przed tą walką, i tak dalej. Jeśli chodzi o stare miasto, to tam liczba pozostałaby ta sama, tych punktów z alkoholem. Czasem przypominam sobie choćby kampanię prezydencką Marka Lasoty, który przypominał, że od stycznia do października na samej Szewskiej doszło do 180 przestępstw. No więc skoro no. nie zmienia się w centrum, no to tak naprawdę niewiele się może zmienić. No niewiele się zmieni rzeczywiście zmieni się na osiedlach. To, to, to jest bardzo ważne i, i to, to, że ta wódka jest coraz bardziej, coraz łatwiej dostępna dla, dla młodych, generuje też to, że potem w centrum jest tak, jak jest. Ja mam biuro Poselskie na ulicy Szewskiej i, i, i widzę co wieczór, prawda, jak wygląda. Znaczy, co wieczór, gdy tam muszę być, wyjeżdżać albo z, z biura, więc widzę, co się dzieje na tej ulicy. I, i, i czasem rano wcześniej, jak, jak też muszę przyjechać do biura, to widzę jeszcze jakby dogasające do tak, ży, życie nocne. No, nie jest to przyjemne, i, i y, tak nie powinno być w samym centrum miasta. No, no. I... Mówimy o tym, prawda, bezskutecznie od lat.